Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie na konferencję prasową Telewizji Studenckiej Politechniki Wrocławskiej STYK. Nazywam się Karolina Kut i jako redaktor naczelna przeczytam Państwu oświadczenie zarządu. Zarząd Telewizji Studenckiej STYK zaprzecza doniesieniom medialnym o rzekomym nielegalnym procederze tzw. kopania kryptowalut w budynku STYK Tower zlokalizowanym przy ulicy Edwarda Wittiga 8A. Mimo tych haniebnych pomówień, zarząd wciąż cieszy się zaufaniem członków agendy i dalej będzie wzorcowo wypełniać obowiązki zapisane w regulaminie organizacji. Jednocześnie zapowiadamy wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec podmiotów szkalujących dobre imię zarządu Telewizji Studenckiej STYK. Dziękuję za uwagę.